Cześć, racusz, drodzy widzowie. Nie ma się tak spoufalać. Proszę podnieść rękę w komentarzu, jeżeli w twoim życiu nastąpiła taka zmiana. Kiedyś dla rozrywki oglądałeś lub oglądałaś głównie telewizję. Dzisiaj jest to YouTube, ewentualnie Netflix. Jeżeli pamiętasz telewizję, napisz jaki kanał i o której leciał twój ulubiony program lub bajka. To jest pewnie pytanie głównie do milenialsów, ale w sumie jestem też ciekawy, czy przedstawiciele Gen Z mieli jeszcze taki duży kontakt z telewizją i czy na przykład zdarzało wam się wstawać wcześniej, żeby jeszcze przed szkołą coś obejrzeć? O ile mnie pamięć nie myli, wtedy leciały Pokémony albo Digimony. Ale przejdźmy już do internetu. Ze względu na charyzmatycznych liderów często słyszymy o sukcesach lub skandalach Facebooka, Twittera czy TikToka. I na tym polu YouTube może wydawać się wręcz nudny. Choć biorąc pod uwagę liczbę użytkowników, czas spędzany na stronie, ilość treści i wpływ na kulturę, YouTube jest obecnie największą i najważniejszą stroną w internecie, którą regularnie odwiedza ponad połowa jego użytkowników, czyli 1/3 mieszkańców Ziemi, naszej wielkiej planety i ponad 70% naszej małej planety, czyli Polski. YouTube ma jednak spory problem i jak to zwykle bywa w ciekawych historiach, jest to też jego największa zaleta. Domyślacie się już, o co chodzi? YouTuberzy. Prawie wszystkie skandale, które wybuchły przez lata na YouTubie, zostały spowodowane przez twórców. Czy był to PewDiePie płacący Hindusom za nazistowskie slogany, Logan Paul nagrywający ciało samobójcy, które znalazł w lesie, czy Stu robiący wiadomo co, wiadomo komu. Oczywiście skala tych wydarzeń jest zupełnie inna. Choć Pandora Gate odbiła się nawet małym echem za granicą, wypowiedział się o niej m.in. wiceprezes portalu Pedro Pina, ale w tym wypadku był to raczej zbieg okoliczności, ponieważ on akurat był w naszym kraju. Zanim wybiegniemy w odleglejszą przyszłość, zastanówmy się, co taki skandal zmieni na polskim YouTubie, a może nawet w polskim społeczeństwie. Po pierwsze, wszystkie takie sprawy prowadzą do większej świadomości zarówno młodych widzów, jak i dorosłych. Jeszcze nie tak dawno, bo w 1996 Iggy Pop mógł bezkarnie zaczynać piosenkę słowami i nie przesłyszeliście się. Spałem z Sable, gdy miała 13 lat. Oczywiście artysta może bronić się, że utwór opowiada czyjąś historię śpiewaną z pierwszej osoby, ale to trochę tak jakby Borikson powiedział, że papierosy są o jakimś innym ziomku. Nienawidzę raperów i tego środowiska, mam wielu wrogów i się kurwa ślizgam. I po komentarzach widać, że ludzie nie traktują już takich spraw z nomen omen przymrużeniem oka, bo piosenka nazywa się Look Away, czyli odwróć wzrok. Z pewnością Stu i być może nie tylko on otrzyma w sprawie wysoki wyrok i bardzo dobrze, ale sprawiedliwość to jeszcze nie wnioski. Myślę, że jeżeli chcielibyśmy skutecznie nauczyć dzieci i młodzież obrony przed takimi sytuacjami w przyszłości, to pomogłaby tutaj szkolna edukacja seksualna, na której dowiedzieliby się na przykład, jak reagować, gdy ktoś pisze z nimi w ten sposób, do kogo się zgłosić, że to nie ich wina, czym jest relacja parasocjalna z internetowym idolem, kiedy ktoś pisząc przekracza granice i na przykład, żeby nie wysyłać nagich zdjęć, jeżeli nie jest się w relacji, albo w ogóle może lepiej ich nie wysyłać. Jak na razie takie rzeczy mogą powiedzieć im tylko bardziej świadomi rodzice, choć wiadomo jak to jest z trudnymi rozmowami wychowawczymi. Tutaj powtórzę zdanie zasłyszane u Szymona z kanału Szymon Mówi. Jeżeli jesteś rodzicem, pamiętaj, by interesować się tym, co twoje dziecko ogląda w sieci. Nie sprawdzać je, czy kontrolować, bo wtedy on może zacząć to ukrywać, ale być szczerym i rozmawiać oraz być ciekawym. Drugą konsekwencją afery może być chwilowy odpływ reklamodawców. I nie mówię tu nawet o dealach straconych przez ludzi zamieszanych czy komentujących afery, jak Gimper Maciek z dupy czy Stanowski, tylko o wstrzymanie wydatków na działania na tej platformie. Rozmawiałem parę dni temu z jednym twórcą, któremu spadł kontrakt, mimo że nie miał z tą aferą absolutnie nic wspólnego i nawet jej nie komentował. Firma zwyczajnie wycofała się z chęci współpracy z YouTuberem. Co w sumie jakby nie jest dziwne, zakładając, że nawet premier o tym mówił i dosłownie wszystkie media w naszym kraju. Wątpię, by przez skandal doszło do jakichś poważnych przetasowań wśród twórców, ponieważ w sporej części dotyczył on już tych nieaktualnych na platformie. Ale przy każdej podobnej aferze w przeszłości reklamodawcy na chwilę odchodzą, a potem wracają, ponieważ Google jest największą firmą medialną świata i jakby to się raczej szybko nie zmieni. A skoro już rozliczyliśmy się wstępnie z naszą teraźniejszością, no to czas ruszać w przyszłość. Hegemonia. Ale zaraz. Żeby w internecie podróżować bezpiecznie i bez niechcianego nadzoru, polecam najpierw zabezpieczyć się w NordVPN. Nie chcesz zostawać w sieci śladów, żeby wielkie korporacje wiedziały o tobie wszystko i serwowały ci reklamy na podstawie rozmów i wiadomości? Chcesz bez stresu korzystać z publicznej sieci Wi-Fi w kawiarniach i na dworcach? NordVPN to produkt dla ciebie. Pobierz go z linku pod moim filmem i zgarnij ofertę specjalną.
Jak w wywiadzie dla Lexa Friedmana wspomina Mr. Beast, za 10 lat YouTube będzie dalej YouTube'em i niewiele się zmieni. To trochę tak jak z iPhone'em. Ciężko wsadzić do niego kolejne istotne funkcje, no ale to jest po prostu dobry produkt, więc będzie się sprzedawał. Portal najprawdopodobniej utrzyma pozycję niezachwianego lidera mediów internetowych z dwóch powodów. Po pierwsze, jako jedyny płaci twórcom i to płaci dużo. W internecie pojawiło się już sporo estymacji tego, ile Konopski mógł zarobić na swoim filmie i oczywiście w grę wchodzi tutaj multum czynników, ale wydaje mi się, że te widełki 150-300 tysięcy to brzmi realistycznie. Także widzicie, że to już są poważne sumy. O monetyzacji wspomina też Elon Musk, a swój program przygotowuje również TikTok. Oczywiście obie firmy są olbrzymie i bardzo bogate, ale jakby umówmy się, to jest zupełnie inna skala. Za YouTube'em stoi Alphabet, czwarta największa spółka świata, Bidens, czyli właściciel TikToka, ani Twitter, jakby ich nie ma nawet w pierwszej setce. Alphabet jest też największym dostarczycielem reklam w internecie. Oczywiście poza jego chińską częścią. A program partnerski rozbudowują od ponad dekady, więc ciężko wyobrazić sobie, że pod tym względem ktoś ich prześcignie, w czym zgadzam się z Mr. Beastem, który akurat o zarabianiu w internecie wie sporo. Oczywiście to właśnie internet był miejscem, gdzie jak grzyby po deszczu pojawiały się nowe firmy podbijające świat, ale nie bez powodu użyłem czasu przeszłego. Obecnie rynek jest już mocno podzielony między czterech gigantów, mających olbrzymią przewagę nad nowymi graczami, których mogą powstrzymać przed wzrostem, jak to było w przypadku Snapchata, który do dzisiaj nie poradził sobie z ciosem zadanym przez Instagram, czyli Facebooka, albo po prostu mogą ich kupić, jak w przypadku OpenAI, nabytego przez Microsoft. Po drugie, YouTube jest najbardziej urozmaiconą z platform pod względem treści. Znajdziemy tu od niekończących się streamów, przez dwugodzinne wywiady, godzinne wykłady, kilkunastominutowe tutoriale, po parominutowe skecze i minutowe shorty wymierzone w TikToka. Co prawda zawodnik z Chin odpowiedział na to, dając swoim użytkownikom możliwość wrzucania nawet 10-minutowych filmów, ale nie wiemy, czy po prostu ich użytkownicy się do tego przyzwyczają. Poza tym każdy TikToker może zwyczajnie wrzucać treści również na YouTube'a i zacząć na nich zarabiać. Jakby już dzisiaj kompilacje śmiesznych TikToków robią na platformie duże zasięgi. Zatem jak widać, YouTube po prostu wciąga. Pamiętajmy, że ma też olbrzymią bazę użytkowników, 1/3 wszystkich ziemian, największą liczbę skatalogowanych treści, na których może uczyć się algorytm proponujący filmy, no i jest drugą wyszukiwarką na świecie. Jakby to daje mu niesamowitą przewagę, zwłaszcza, że jego właściciel jest pierwszą. W dodatku, przez to, że nie jest uważany za medium społecznościowe, tak jak Facebook czy TikTok, uniknął skandali związanych ze sprzedażą danych lub przekazywaniu ich rządowi Chin. Ciężko wyrokować w kwestii treści, ale po aktualnym trendach widać, że w przyszłości nie zabraknie komentarzy wideo, czyli reakcji na inne treści i jakieś wydarzenia. Miejmy tylko nadzieję, że nie zabraknie też samej treści. Wokół hegemona wciąż będą istnieć mniejsze platformy jak Vimeo czy TikTok, ale według mnie staną się bardziej sprofilowane, na przykład na ludzi młodych lub artystów. YouTube będzie głównym nurtem. Od lat obserwatorzy rynku medialnego spekulują też, czy platforma postara się wyrywać telewizji jej najcenniejszy klejnot, czyli sport na żywo. Myślę, że taki scenariusz jest prawdopodobny, zwłaszcza zakładając olbrzymią jakby moc, wpływy i budżet Alphabetu. I być może perspektywa dekady na zakup praw do transmisji piłki nożnej to jest jeszcze za mało, ale stopniowe zgarnianie coraz popularniejszych ostatnio gal sportów walki wydaje się możliwe. Z pewnością w ciągu najbliższych 10 lat jeszcze nieraz usłyszymy też o skandalu z twórcą internetowym, ponieważ każda część naszego życia może dzisiaj być nagrana, zeskrinowana i przechowana. Jakby pomyślcie, jak będzie to wyglądać za parę lat, skoro zaprezentowane niedawno przez Zuckerberga okulary, stworzone przez Metę i Ray-Bana, już dzisiaj mogą tworzyć materiały takiej jakości. Jestem też przekonany, że na platformie pojawią się twórcy wygenerowani przez AI. Już dzisiaj takie programy jak One, Two, Three, Go czy Whoop Whoop to jest taśmowa, nagrywana papka tłumaczona tylko na parę języków i osobiście uważam to bardziej za skam niż treść, ale oficjalnie nikt nie łamie regulaminu. Mam tylko nadzieję, że YouTube nie stanie się miejscem, gdzie boty w komentarzach będą kłócić się z botami i oglądać inne boty, bo to by było duże zmarnowanie potencjału, nie uważacie? Pewne jest to, za 10 lat YouTube będzie w tym samym miejscu. Głębokie zanurzenie. Zastanówmy się teraz, co mogłoby jednak podważyć dominację portalu takiego jak YouTube, a może nawet całego imperium Alphabetu? Czyli firmy, która niemal zmonopolizowała internet. Oczywiście nowy internet. Być może wiecie już, że dziś sieć ma swego rodzaju warstwy. Pierwszą z nich jest internet powierzchniowy, czyli wszystko to, co jest dostępne od ręki i możecie wyszukać za pomocą wyszukiwarek.
Dalej jest sieć głęboka, czyli Deep Web, nie mylić z Dark Web. Deep Web to jest wszystko, co jest chronione za pomocą haseł. Treści maili, bazy danych, badania naukowe, czy wszystkie strony ukryte za paywallami, czyli te płatne. Jak widzicie, taki Facebook jest trochę powierzchniowy, ale trochę głęboki. Publiczny profil czy fanpage można wyszukać za pomocą Google, ale już zawartość zamkniętych grup jest kompletnie niedostępna dla niezaproszonych. Zobaczcie, że mamy tutaj takie dwie warstwy ochrony, ponieważ trzeba się zalogować i zostać przyjętym. Żeby wejść jeszcze głębiej, choć według mnie trafnie powinno się mówić, że wyżej, bo to zwykle te wyższe piętra są zamknięte na hasła, czy są kolejnym etapem w grze. W każdym razie, kolejną barierą dostępu może być technologia. I najprostszym przykładem jest Darknet, czyli mroczna strona internetu, dostępna tylko za pomocą przeglądarki Tor. Ale myślmy szerzej, wyjdźmy sprzed ekranu. Niebawem technologią, która może wprowadzić nas do zupełnie innej sieci, mogą być okulary VR. To może być dosłownie nowy internet i oczywiście pierwsza wersja metaverse'u została natychmiast wyszydzona, ale jeżeli widzieliście nowy wywiad Lexa Friedmana z Markiem Zuckerbergiem, to wiecie, że ta technologia zrobiła szybkie i to naprawdę niesamowite postępy, których, i to bardzo ważne, nie można poczuć na ekranie 2D. Wyobraźmy sobie teraz, że w VR-ze następuje jakiś poważny przełom, technologia tanieje, nagle wszyscy mamy w domu jakieś okulary. Jeżeli Alphabet, a co za tym idzie YouTube, nie wskoczyłby na ten wagonik wystarczająco szybko, to co prawda nie stałby się od razu reliktem przeszłości, ale tak jak stopniowo telefon wyparł telewizor, który był po prostu dalej oraz był mniej interaktywny, tak w przyszłości płaski YouTube może być zwyczajnie nudny, w kontraście do treści, które będą nie tyle oglądane, co przeżywane. Wyobraźcie sobie, że nie słuchacie swojego ulubionego podcastera, ale siedzicie z nim w pokoju, który w dodatku zaprojektowano tak, by odpowiadał klimatowi audycji. Albo idziesz na spacer, a wygenerowany przez AI Makłowicz razem z Davidem Attenboroughem oprowadzają cię po amazońskiej dżungli i opowiadają historię dwóch zakochanych koali. Chyba możecie sobie wyobrazić wizję takiej nowej, głębokiej sieci, przy której stary świat z ekranu będzie dla nas po prostu jak czarno-biały gazety bez obrazków. My jednak udajmy się jeszcze dalej. Separacja. Pewnie zauważyliście, że układam rozdziały w kolejności co 10 lat, ale prawda jest taka, że każdy z nich może trwać przez 30, a niektóre mogą się w ogóle nie wydarzyć. Szkoła uczy nas fałszywie linearnego obrazu historii, tak jakby cały świat rozwijał się w tym samym kierunku i tempie. Myślę, że to leży u podstaw niezrozumienia i braku szacunku dla innych kultur, ponieważ ich rozwój nie przebiega tak samo jak u nas i możemy po prostu myśleć, że oni są za nami na planszy, podczas gdy oni po prostu mogą wiedzieć coś, o czym my zwyczajnie zapomnieliśmy albo to zgubiliśmy, albo nigdy tego nie wiedzieliśmy. Etap separacji to według mnie moment, w którym technologia stanie się dla nas przytłaczająca w stopniu nieakceptowalnym i zredukujemy ją do koniecznego minimum, a konkretnie do komunikatów werbalnych, to znaczy będziemy mówić i otrzymywać informację zwrotną, ale świadomie odrzucimy wszystkie ekrany poza tymi do wspólnej rozrywki, które celowo zamkniemy w ramach, podobnie jak dzisiaj, kiedyś, telewizory. Ten scenariusz może nastąpić w jednym kraju, może rozdać się na region, może dotyczyć jednej grupy wiekowej, a nawet charakterologicznie. Na przykład tylko ludzi z wysokim poziomem otwartości na doświadczenia i na przykład niskiej neurotyczności. Pamiętajcie, że sieć daje możliwość formowania najróżniejszych grup, więc dywagując o jej przyszłości, powinniśmy starać się myśleć poza schematami. Może okazać się, że wyrastasz z internetu i wracasz do niego, gdy jesteś już stary i schorowany, a może internet stanie się miejscem pracy, z którego będziemy uciekać na weekendy i na emeryturze. Separacja może nastąpić na parę sposobów. Pierwszy. Zespół naukowców i antropologów udowodni w sposób jasny i dobitny, że nadmiar technologii prowadzi społeczeństwo do zagłady. Mniej dzieci, związków wolnego czasu, więcej samobójstw, agresji, nieufności. Pewnością wtedy ten komunikat zadziała tylko na część, podobnie jak dzisiaj działają badania naukowców. Zatem wątpię, żeby separacja była kompletna. Innym scenariuszem może być pokolenie oszukane przez technologię, która odbierze im rodziców. Już dziś nadmiar ekranów wpływa na gorsze kontakty między rówieśnikami, ale też dziećmi i rodzicami. Na pewnym etapie dziecko, widząc, że mama lub tata woli siedzieć ze swoim VR-owym setem niż z nimi, może go znienawidzić jako źródło swojego nieszczęścia, a jeżeli tych dzieci będzie więcej, może narodzić się ruch separatystyczny. Trzecią możliwością jest niekontrolowane rozmnożenie i kolonizacja sieci przez AI. Jeżeli okaże się na przykład, że połowa użytkowników internetu to boty, jakby niezależnie o której warstwie mówimy, to prawdziwi ludzie mogą stracić motywację, by spędzać tam czas. Może dojść do migracji na nową warstwę, a może właśnie do separacji. Musimy pamiętać, że ponad 90% czasu naszej ewolucji spędziliśmy w stadach. Do pewnego momentu będziemy w stanie oszukać nasze zmysły i potrzeby przynależności, ale nie sądzę, by XXI wiek wyprodukował faktyczny Matrix. Natomiast technologię, od której nie będzie się dało odciągnąć ludzi nawet siłą, w to zupełnie wierzę. Już dziś algorytmy rozpracowują nas jak chcą i manipulują naszymi uczuciami. Jak widzicie, w trzecim scenariuszu
nie ma YouTube'a jako takiego, ponieważ to wizja świata, albo jakiegoś fragmentu świata, który celowo ogranicza sobie dostęp do technologii, by zachować swoje człowieczeństwo. I wam to też polecam jak najczęściej. Do zobaczenia na zewnątrz. Cześć.